Oblicz sumę 7 początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, widząc, że trzeci wyraz wynosi 7, a A13 minus A9 wynosi 20. Zaczniemy od zapisania wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. Sn wynosi 2a1 plus n minus 1r przez 2 razy n, gdzie n oznacza liczbę dodawanych wyrazów, a 1 to jest pierwszy wyraz, a r to jest różnica tego ciągu. Oprócz tego wykorzystamy również wzór na nty wyraz ciągu arytmetycznego, czyli an wynosi a1 plus n minus 1 razy r. W naszym układzie mamy trzy niewiadome, a3, a13 i a9. Aby ograniczyć liczbę niewiadomych do 2, wykorzystamy wzór na an. Czyli mamy a3, to jest a1 plus, za n wstawiamy trójkę, czyli mamy 3 minus 1, to jest 2r. Mamy a13, czyli znowu a1, plus za n wstawiamy 13, czyli 13 minus 1 to jest 12 r-ów. I a9 to jest a1 plus za n wstawiamy 9, czyli mamy 9 minus 1 to jest 8 r-ów. Podstawiamy do układu. Za a3 wstawiamy a1 plus 2 r-y. Za A13 wstawiamy A1 plus 12R. Za A9 wstawiamy A1 plus 8R-ów. Użyłam tutaj nawiasu, dlatego że A9 jest poprzedzone minusem. Ten minus dotyczy wszystkiego, co jest w nawiasie. I to się równa 20. Przepiszemy pierwsze równanie, a w drugim równaniu opuścimy nawias i uprościmy wyrażenie. Czyli mamy a1 plus 12r minus a1 i minus 8r. Pierwsze przepiszemy, a z drugiego dostaniemy a1 minus a1 to jest 0, 12r minus 8r to jest 4r równa się 20. Czyli z drugiego równania dostaniemy, wystarczy równanie podzielić przez 4, więc dostaniemy r równe 5. Zapiszę, że tu dzielimy na 4 obustronnie. Znamy już r, wiemy, że ono wynosi 5, więc podstawimy do pierwszego równania pod r piątkę i dostajemy a1 plus 2 razy r, czyli u nas 2 razy 5, równa się 7, czyli a1 plus 10 równa się 7, przeniesiemy od razu dziesiątkę na drugą stronę, czyli mamy 7 minus 10 daje nam minus 3. Wiedząc, że r wynosi 5, a a1 minus 3, możemy już podstawić do wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i obliczyć sumę 7 początkowych wyrazów. Czyli mamy S7 wynosi 2A1, czyli 2 razy minus 3, dodać. Ponieważ liczymy sumę 7 wyrazów, to nasze n wynosi 7, więc mamy w nawiasie 7 odjąć 1, i mnożymy przez r, które wynosiło 5. Dzielimy na 2 i mnożymy przez n, czyli w naszym wypadku przez 7. Czyli S7 wynosi 2 razy minus 3, mamy minus 6. 7 minus 1 daje nam 6, 6 razy 5 daje nam 30. I razy 7. 30 odjąć 6 to jest 24.
I 24 na 2 to jest 12 razy 7, co nam daje 84. Więc suma 7 początkowych wyrazów naszego ciągu arytmetycznego wynosi 84.